Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony Piotrek z kanału Świat Ptaszników. Słuchajcie, dzisiaj na moim kolejnym filmie pokażę Wam, mam nadzieję, moją pierwszą udaną kopulację. Przede mną widzicie tutaj terrarium z samiczką Lasiodora parahybana. Jest to już duża, dorosła samiczka. Ma około 7,5 cm długości ciała. Także troszkę martwi mnie, że jest może jeszcze delikatnie za mała do dopuszczania do kopulacji, ale dzisiaj trafiła mi się jakby okazja na takiego samca, którego już tutaj Wam pokazuję. Samca dostałem bardzo, bardzo tanio, także jeszcze kolega przywiózł mi go tutaj do domu. Także postanowiłem spróbować zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie. Samiec już jest dorosły, oczywiście napełniony, także zaraz zmieniamy kadr, otworzymy tutaj terrarium samiczki i pomału będziemy próbować wpuszczać samca do niej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tutaj podstawiam pojemnik z samcem wprost jakby do wejścia do terrarium samiczki. Wydaje mi się, że samiec wyczuł samiczkę, bo po prostu zrobił parę kroków w tą stronę. Ja tu jakby nachylę ten pojemnik, żeby miał łatwiej wejść. Zobaczymy, czy jakaś akcja się tutaj wydarzy. Zobaczymy teraz, czy samiec wyczuje ją. Już Wam to spróbuję pokazać, jak oni są teraz blisko. Bo jest to odległość naprawdę tylko ścianki plastikowego pojemnika. Cała sytuacja wygląda tak. Samiec pomału powinien teraz wykazywać tutaj jakby zaloty swoje w stronę samicy, także ewentualne tutaj drgania, które powiedzą mi o tym, że on jest tutaj nie intruzem, który jest jej kolacją, ale że jest tutaj kawalerem. Powinien tutaj jakieś takie sygnały jej dać, aczkolwiek nie wiem, czy jeżeli jest w drugim pojemniku, czy ona to wyczuje. Ale wydaje mi się, że tak, z tego względu, że przy próbie dopuszczenia nakrętu skóry genikulaty te drgania samca po prostu wyglądały jak normalne wibrowanie telefonu. Samica nam tu się zasadza do samca, to tak jakby odwróciły się role. Ale troszeczkę ją tutaj od niego odpędzimy, bo ona mogłaby go po prostu od razu zaatakować, a tego byśmy nie chcieli. Dajmy mu po prostu wykazać się, dajmy mu po prostu jakieś tutaj zaloty w jej stronę zrobić. Troszeczkę ją odpędzimy z tego względu, że tak jak mówię, no to troszkę powinno wyglądać odwrotnie, to on powinien do niej podchodzić, a jeżeli ona robi to jako pierwsza, to ona traktuje tutaj tego samca jako, myślę, jakiś pokarm bardziej. Ok, wracamy do akcji. W międzyczasie, kiedy kończyło mi się miejsce pamięć w telefonie, samiczka i samiec próbowali jakby się zbliżyć. Samiczka niestety próbowała zaatakować samca, aczkolwiek po chwili próbowała do niego wyjść. Ja uznaję to jako po prostu próbę jeszcze jakichś takich zalotów, także spróbujemy, czy samiec jeszcze tutaj ma ochotę w stronę samiczki wyruszyć. Samiczka go zaatakowała, oczywiście pęseta była na miejscu i samiec też zdążył uciec, ale działo się to przy próbie już właśnie kopulacji, także zobaczymy. Widzimy teraz samica tutaj
wyszła do samca, ale nie wiem, jakie jest jej nastawienie, czy to jest jakby próba ataku. Samiec dotyka ją jednym odnóżem. Tutaj nogo głaszczki, także ja tutaj w pogotowiu trzymam pęsetę. I czy się chłopak odważy? Widzimy, próbuje. Próbuje, ale niestety samica daje wyraźne znaki. Nic z tego, chłopie. Dzisiaj miłości nie będzie, próba ataku. Także myślę, że na tym będzie się dzisiejszy film kończył. Ta poprzednia jakby akcja, której nie udało mi się nagrać, no wyglądała podobnie. Samiec spróbował gdzieś tam się jakoś do samiczki zbliżyć. Ta jasno dała sygnał, że nic z tego. Próbowała go zaatakować. Teraz sytuacja się powtórzyła. Także myślę, że nie będę tutaj więcej narażał samca. Tak myślę, chociaż korci mnie, żeby jeszcze spróbować. Jest to odgłos tak jakby wibracji telefonu. Nie da się tego nie wyczuć. Samica też to musiała wyczuć. A możecie też zauważyć, że puka teraz nowo głaszczkami do samicy. Stara się jak może biedny, żeby jej tutaj jakby zaimponować. Niestety ona niezruszona tutaj stoi. Raczej nic z tego dzisiaj nie będzie, także ja może teraz spróbuję ją podkarmić. I tak jak mówię, za tydzień wykonam kolejną próbę. Być może nagram z tego też film. Jeżeli ten film się Wam spodobał, jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejną próbę dopuszczenia tych pająków, to zapraszam Was do komentarzy. Zostawcie łapkę w górę. Na pewno będzie to motywacją dla mnie, żeby próbować kolejną kopulację też dla Was nagrać. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, jeśli tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to zachęcam, zasubskrybuj mój kanał. Niedługo będzie wiele kolejnych filmów z kopulacji. Mam w planie m.in. kopulację takich bardzo ciekawych pająków jak Idiotele Mira. Także myślę, że tutaj może być ciekawy film. Mam w planie też nagrać kopulację Poecilotheria Regalis. Także no już niedługo myślę na moim kanale dużo ciekawych rzeczy. Na pewno też będę próbował kolejną próbę dopuszczenia Acanthus curvi geniculaty. No, chcę tutaj teraz ostrzej jakby w tym temacie podziałać. Mam nadzieję na jakiś pierwszy kokon. Także zapraszam Was bardzo gorąco. Oglądajcie mój kanał. Coś ciekawego zawsze tutaj, myślę, dla Was się znajdzie. No dzisiaj wygląda mi na to, że to będzie tyle. Także trzymajcie się. Gorąco Was pozdrawiam. Z tej strony komentował Piotrek z kanału Świat Ptaszników. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Na koniec jeszcze w ramach bonusu pokażę Wam, jak samiczka zachowuje się w momencie, kiedy próbuję ją przegonić z powrotem, tak żeby mógł zamknąć to terrarium. Samiczka się tutaj stawia, także no, myślę, że jest to potwierdzenie, że z tej kopulacji to dzisiaj na pewno by nic nie wyszło. Nie miała raczej pokojowych nastroju, pokojowego, nie była nastawiona na żadne amory. Tutaj widzimy, jak ona próbuje jakby nas ostrzec, że ja tu dzisiaj jedynie co mogę zrobić, to pokąsić Was moimi pazurami jadowymi. Także to było w ramach bonusu. Jeszcze raz trzymajcie się. Hej!